Dzisiaj odpowiemy sobie na jedno kluczowe pytanie. W jaki sposób promować firmy lokalne w internecie tak, aby to było skuteczne? Przez skuteczne rozumiem nie napracować się za bardzo i mieć konkretne efekty w postaci klientów. Wiecie, ilość opcji, które mamy, jeżeli chodzi o internet, jest po prostu przeogromna. Mamy reklamy, pozycjonowanie, social media, mamy jakieś katalogi firm. No i jak z tego gąszczu opcji wybrać te, które powinny sprawdzić się w naszym przypadku? Postaramy się odpowiedzieć na to bardzo ważne pytanie. To co, zaczynamy? Bardzo ważna uwaga. Więcej na temat promocji firmy w internecie mam generalnie w darmowym poradniku, który można sobie pobrać z mojej strony internetowej. Link oczywiście pojawi się w opisie. Podobnie jak wszystkie linki, o których wspomnę w dzisiejszym materiale. No cóż, nie przedłużając, lecimy dalej. Pozwolę sobie wyrazić głośną nadzieję, że dla osób oglądających ten materiał logicznym jest to, że nawet posiadając firmę lokalną z punktem stacjonarnym, powinniśmy pokazać nasze produkty i usługi w internecie. Jest to o tyle logiczne, że na przykład takie pokolenie jak moje, jestem podstarzałym milenialsem, ja już w ogóle nie mówię o pokoleniu Z, generalnie szuka praktycznie wszystkiego w internecie. Czyli jeżeli coś nam tam nie wyskoczy, to prawdopodobnie nie istnieje. I patrząc na to w ten sposób, to oczywiście nie do wszystkich osób dotrzemy internetem, no bo przyjmijmy, że rocznik 65+, nie będzie tam tak często występował, chociaż no tak krzywa wieku rośnie, więc za chwilę będzie, bo my będziemy 65-latkami. Natomiast już teraz warto zadbać o swoją widoczność w internecie. Tym bardziej, że przeprowadzane badania też mówią o tym, iż jest coś takiego jak sprzedaż wspomagana, tak to bym określił, sprzedaż wspomagana działaniami w internecie. I polega to na tym, że klient zanim przyjdzie do danego punktu stacjonarnego, gdzieś ma kontakt z marką w internecie właśnie. To może być strona internetowa, to może być wizytówka Google, to może być profil na Facebooku, albo mówiąc konkretniej fanpage. Więc zdecydowanie warto o te punkty styku z klientem zadbać. Ale tutaj się powinno pojawić pewne pytanie. Gdzie ten mój klient jest i w jaki sposób potencjalnie mnie znajdzie? Ponieważ odpowiedź na to pytanie będzie nam sugerować kolejne działania. Przechodzimy dalej. Myślę, że rzeczą oczywistą jest to, że w różny sposób szukamy pewnych produktów bądź usług. Mamy wiele możliwości w internecie jako klienci, jako konsumenci. Możemy wyszukać czegoś w Google. Tak, jest to bardzo fajna metoda. Jesteśmy po prostu zdeterminowani, nie wiem, musimy kupić nowe opony, wpisujemy opony, miejscowość i coś nam wyskakuje. Tak, to jest bardzo oczywiste, tak najprawdopodobniej zrobimy, jeżeli nie znamy żadnej firmy. Możemy szukać rekomendacji. I oczywiście robimy to też telefonicznie, pytamy znajomych, ale równie często tych rekomendacji szukamy w mediach społecznościowych, publikując post na swojej osi czasu, bądź być może na grupie na Facebooku. Może być też tak, że my tak jeszcze nie do końca wiemy, czego szukamy, ale chętnie byśmy coś się znaleźli i akurat widzimy to po prostu w internecie. No nie wiem, mamy akurat mega ochotę na jakąś przepyszną kawę, której jeszcze nie piliśmy i akurat otwiera się w okolicy kawiarnia, którą zobaczyliśmy gdzie? Na fajnym filmiku, który jest puszczony w reklamie na Facebooku. Tych punktów styku klienta z marką jest całkiem sporo i my sobie ich też kilka dzisiaj omówimy. No dobra, ale co konkretnie dzisiaj omówimy? No cóż, podzieliłem materiał na takie trzy dość wyraźne sekcje. Jeden to jest marketing w wyszukiwarkach internetowych, kiedy nie mamy strony www. Czyli tutaj wchodzi nam wizytówka Google, wchodzą nam katalogi. Tak, jeszcze się wykorzystuje katalogi, ale o tym tak trochę szerzej. No i oczywiście coś takiego nie jak katalogi, tylko jak portale ogłoszeniowe różnego typu. Też się tam przecież firmy pojawiają. Drugi temat to jest marketing w wyszukiwarkach, kiedy mamy stronę internetową. No to kurczę, musimy mieć stronę, musimy mieć analitykę. Możemy korzystać wtedy z reklamy Google Ads, ewentualnie z SEO, czyli z pozycjonowania. No a trzeci segment, który mamy do omówienia, to są media społecznościowe. Tutaj skupimy się na takich organicznych działaniach na Facebooku, Instagramie, na grupach i na reklamie.
I to będzie wszystko. Tematów jest naprawdę mnóstwo. Oczywiście wszystko jest podzielone na sekcje, więc taki spis treści też jest w opisie, bo inaczej można się w tym wszystkim pogubić. No to co? Lecimy dalej. Wizytówka Google to jest to, co powinna mieć każda firma. Absolutnie każda. Kiedy szukamy firmy lokalnej, no to przeważnie chcemy wiedzieć, jakie są jej godziny otwarcia, jaki jest jej adres, jaki jest kontakt, ewentualnie jaka jest strona www, no i sprawdzić też opinię o tej firmie. I te wszystkie funkcjonalności ma właśnie ta darmowa usługa, czyli wizytówka Google. Czyli jeżeli jeszcze nie mamy wizytówki, to powinniśmy ją czym prędzej zakładać. Więcej na temat tego, co powinniśmy tam jeszcze uzupełnić i jak to zrobić, jest w poradniku, o którym wspominałem na początku, łącznie ze zrzutami ekranu. Teraz kilka takich najważniejszych informacji. Cóż, wizytówka Google się pozycjonuje, czyli im lepiej ją opiszemy i zrobimy, tym będziemy wyżej w wynikach wyszukiwania. I to jest bardzo ważne. Żeby ona się tam ładnie pokazała, musimy mieć oczywiście nazwę, która według wytycznych Google jest po prostu nazwą naszej firmy. Często tutaj też się pojawia jakieś słowo kluczowe, po którym jesteśmy wyszukiwani. Wizytówka daje nam też możliwość opisania naszych produktów i usług. Jest to ważne znowu z punktu widzenia pozycjonowania, bo Google wtedy lepiej rozumie, czym się zajmujemy i nas chętniej wyświetla. No i chyba jedna z najlepszych, naprawdę najfajniejszych cech wizytówki Google to jest zbieranie opinii. A opinie, jak wskazują na to badania, są po prostu jednym z głównych czynników wyboru wykonawcy. Czyli jeżeli mamy dwie firmy, jedna ma średnią 4,5, a druga 3, no to prawdopodobnie chętniej skorzystamy z usług tej pierwszej, bo ma więcej pozytywnych opinii. Wizytówka Google jest absolutnie świetna, ale są tutaj też pewne zagrożenia, o których też warto sobie od razu powiedzieć. I nie bójmy się tego nazwać, to są pewne oszustwa związane z wizytówką, gdzie dzwoni ktoś, kto się przedstawia za partnera Google. I tak może być, bo może mieć status partnera Google, a później mówi, że wiecie, jest aktualizacja danych, twoja wizytówka może zaraz zniknąć i musisz uiścić opłatę kilkaset złotych rocznie, żeby ta wizytówka istniała. Jeżeli taki ktoś dzwoni, to mu uprzejmie każemy się oddalić i nie słuchamy dalej tych farmazonów, natomiast wcześniej powinniśmy upewnić się, że jesteśmy w 100% właścicielem wizytówki. Bo może się tak okazać, że ktoś założył wizytówkę naszej firmy, a my nie jesteśmy jej właścicielem. Jeżeli mamy taką sytuację, powinniśmy zgłosić do niej prawa, wtedy ona zostanie dodana do naszego konta Google, no i będzie nasza po weryfikacji. Wizytówka Google number one dla absolutnie każdej, ale to każdej firmy, w szczególności firmy lokalnej. Przechodząc płynnie z wizytówki, mamy wszystkie katalogi firm. No nie wiem, są jakieś tam panoramy, yellow pages i tak dalej. I tam też możemy się pojawić. Jeżeli tam się pojawimy pod tą samą nazwą, jaką ma nasza wizytówka, to prawdopodobnie nasza wizytówka też będzie miała wyższą pozycję. Tak to wszystko działa. Natomiast tutaj bym się zastanowił nad pewną dość ważną rzeczą. Do mnie też dzwonią pewne firmy, o których nie powiem, bo się nazywają na Panorama na przykład, i próbują zaoferować mi usługę tego, żebym miał tam jakąś płatną wizytówkę u mnie. No i okej, to może w pewnych branżach mieć sens. Nie potrafię przykładów, bo nie znam tych branż, ale teoretycznie może mieć, tak przyjmijmy, że jest jakaś mikro szansa, że ktoś może mieć z tego jakikolwiek zysk. Natomiast odpowiedzmy sobie na proste pytanie. Kiedy ktoś z nas wchodził na właśnie tego typu katalog firm, żeby znaleźć jakąś usługę albo firmę? Kiedy? W jednej sytuacji, jak nie było tego po prostu na wizytówce Google'a, w innej opcji nie ma po prostu, więc tam płacić za cokolwiek moim zdaniem nie ma sensu. Czyli warto się pojawić w darmowej wersji i nie płacić. Oni mnie teraz znienawidzą, ale trudno. No i są jeszcze portale ogłoszeniowe lokalne. Nie muszę ich wymieniać, jest jeden taki duży, tak, kilka mniejszych. I na przykład u mnie w moim biznesie to się nie bardzo sprawdza, natomiast też są biznesy takie bardzo, nie powiedziałbym proste, ale są biznesy, w których tego typu usługi też się mogą sprawdzić. Czyli jeżeli dodanie ogłoszenia nie nastręczy nam większych problemów, generalnie nasza usługa jest nadal wyszukiwana i możemy się pojawić na takim portalu, to też warto tam dodać ogłoszenie. Czy to będzie jakieś znowu mega skuteczne? Nie mnie to oceniać, ponieważ po prostu to jest coś, co trzeba sobie ewidentnie przetestować. Natomiast póki znowu jesteśmy po stronie tych działań darmowych, spokojnie możemy się też w takich serwisach ogłoszeniowych pojawić. Ale
podsumowując tą naprawdę szybką część, absolutną podstawą naszej obecności w internecie, nawet jeżeli nie mamy strony internetowej, to jest wizytówka Google, którą powinna mieć każda firma, nie tylko lokalna, po prostu każda firma, która świadczy jakiekolwiek usługi. Obecność w jakichś katalogach firm bądź portalach ogłoszeniowych jest bardziej opcjonalna. OK? Wizytówka Google zawsze, zawsze numerem jeden. Kiedy mamy stronę internetową, otwierają się przed nami kolejne opcje promocji. Ale już sama strona daje nam fajne możliwości. Przede wszystkim jesteśmy w stanie tam lepiej pokazać, kim jesteśmy i co robimy. Fajnie się pokazać, pokazać naszą ofertę. Ale również ułatwić przeszukiwanie tych wszystkich rzeczy naszemu potencjalnemu klientowi. Tego niestety nie zapewnimy na samej wizytówce albo w mediach społecznościowych. Tam będzie to zawsze bardziej chaotyczne, a struktura informacji na stronie może być mega przejrzysta. Jeżeli strona na dodatek umożliwi łatwiejszy kontakt właśnie z nami poprzez umieszczenie numeru telefonu, jakichś formularzy, być może zarezerwowania czegoś tam, tym lepiej. Niech ona będzie po prostu użyteczna ze względu na nasz biznes, dla naszego klienta. Tutaj pojawia się kolejna rzecz. Jak już mamy stronę, to powinniśmy generalnie mierzyć ruch na tej stronie i sprawdzać, co ten użytkownik tam robi. Więcej o tym jest w materiale, który tutaj linkuję na temat Google Analytics. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak coś mierzyć, to wskakujemy tam. No ale okej, mamy stronę, no i tam jeszcze się powinien jakiś ruch na tą stronę pojawić, no bo tak skoro nikt tam nie wchodzi, to i tak niczego ta strona nam nie sprzeda. No i w zasadzie tutaj mamy dwie opcje, jeżeli mówimy o marketingu w wyszukiwarkach. Jedną jest SEO, które określamy jako pozycjonowanie strony, czyli mówiąc po polsku albo raczej po ludzku, chcemy, aby jeżeli ktoś wpisuje naszą usługę bądź produkt, żeby nasza strona po prostu mu wyskoczyła w wynikach wyszukiwania i była możliwie wysoko. No bo umówmy się, na drugą stronę w Google już praktycznie nikt nie wchodzi. No i opcja kolejna to jest reklama płatna w Google. Czyli przyjmijmy, że pozycjonowanie w naszym przypadku jest bardzo trudne. Nie jesteśmy w stanie się w tej chwili przebić do tych najwyższych pozycji, które gwarantują nam ruch. No to możemy zapłacić za reklamę i wtedy, jeżeli dobrze skonfigurujemy kampanię Google Ads, wyskakujemy po prostu u góry strony w wynikach wyszukiwania. Tutaj można by się zastanowić, jeżeli mamy takie opcje w wyszukiwarce jak Google Moja Firma, jak pozycjonowanie naszej strony, jak reklama płatna, to z czego skorzystać? No najlepiej z wszystkich tych trzech opcji, bo w najlepszej sytuacji będzie tak, że zupełnie u góry strony pojawi się nasza reklama, poniżej wizytówka, a jeszcze niżej nasza strona internetowa. Czyli my maksymalizujemy szansę na kliknięcie po prostu w nas, w nasz produkt bądź usługa. Na koniec zostawiamy media społecznościowe, już tak troszeczkę ogólnie, troszeczkę nieogólnie. No bo o tym, że warto mieć profil na Facebooku, na Instagramie, jeżeli jesteśmy firmą lokalną, to już też większość osób wie. Natomiast teraz sobie omówmy kilka też związanych z tym tematem. Po pierwsze, jak już mamy profil, to niech on będzie w pełni uzupełniony. Na Facebooku w szczególności jesteśmy w stanie dodać godzinę otwarcia, adres, dane kontaktowe, uzupełnić zdjęcie w tle, w którym jesteśmy w stanie pokazać, co robimy, dodać nasze logo jako zdjęcie profilowe, stworzyć fajny harmonogram publikacji, jednak aby te posty się co jakiś czas pojawiały. Jak często to zależy, nie mamy obowiązku publikować kilka razy dziennie, ale kilka razy w tygodniu byłoby już naprawdę fajnie, żeby jakiś post się pojawił. Zadbajmy o to, aby nasza komunikacja była spójna wizualnie, czyli jeżeli mamy możliwość wytworzenia przez nas samych albo przez grafika jakichś szablonów postów, to jak najbardziej, bo one nam po prostu przyspieszają pracę. Jeżeli już mamy takie szablony postów i pomysł na publikację, to korzystamy z Facebook Business Suite. Tam jest planowanie postów na Facebook i na Instagram. Je sobie planujemy do przodu. Dlaczego? Żeby po prostu nie tracić czasu, jak działamy tak na szybko pomiędzy jedną kawą a drugą. Te działania lepiej jest zaplanować. Oczywiście znowuż łatwiej powiedzieć niż zrobić, natomiast warto, żeby ta komunikacja też fajnie przebiegała. I znowuż łatwiej będzie, jeżeli mamy coś mega wizualnego. Ja mam przykład z Gorzowa bardzo fajnej kawiarni, która co jakiś czas właściwie pokazuje, co robi. Jakieś, wiecie, fajne jedzonko. Mamy to samo z dietą pudełkową. Codziennie wrzucone to, co ludzie mają dostać, mega apetycznie to jest pokazane, bo jest zrobione to bardzo profesjonalnie. Widzicie, że to zdjęcie jest zrobione świetnie, aż chce się to wszystko zjeść. Serio. I jeżeli chcemy takie
treści tworzyć, pokazujemy, co robimy, no generalnie budujemy sobie też osoby zainteresowane tym, co robimy. Aby proces budowania społeczności trochę przyspieszyć, mamy też reklamę. I ona w szczególności w przypadku firmy lokalnej ma pewną zaletę. Pozwala nam tak wybrać odbiorców, żeby oni byli z naszej miejscowości i okolic. Generalnie tworząc reklamę na Facebooku, mamy opcję wybrania minimalnego promienia 17 km wokół punktu, o którym mówimy. W rzeczywistości, tak mi się wydaje, że dla większości firm lokalnych będzie to wystarczające. I wtedy jesteśmy w stanie właśnie tam kierować nasze reklamy. Jest to o tyle spoko, że budujemy społeczność właśnie lokalną, skupioną wokół właśnie naszej firmy. I robimy to mega precyzyjnie i też przyspieszamy. Dlaczego warto skorzystać z takich reklam, nawet za niewielkie pieniądze? Dlatego, że po prostu zasięgi organiczne, czyli takie darmowe, są po prostu śmiesznie małe teraz na Facebooku. W zasadzie fanpage nam się niemalże nie wyświetlają, bo Facebook wychodzi z założenia, że fanpage nikogo nie interesuje. I w sumie po części to jest niestety prawda, więc wtedy skorzystanie z reklamy nam pozwala, jak już poświęcimy czas i energię na stworzenie postu, wyświetlenie tych postów i fajnych treści szerszemu gronu odbiorców. To mogą być nawet dość tanie reklamy. Znowuż w przypadku firmy lokalnej to może być nawet kilka stówek miesięcznie, a już wygenerujemy większe zasięgi. To się nie przełoży bezpośrednio na klienta, takiego, że od razu wiemy, że on przyszedł, ale będzie się przekładać na to, że lepiej budujemy właśnie świadomość naszej marki na danym obszarze. Oczywiście reklama nie pomoże, jeżeli komunikacja jest schrzaniona, więc generalnie umiejętność stworzenia ciekawych treści będzie tutaj zawsze nadrzędna. Ale mamy na razie profile, a są jeszcze grupy. I ogólnie grupy na fejsie to jest po prostu totalny sztos i warto tam też się pojawiać, ponieważ ja jestem w Gorzowie Wielkopolskim, tutaj mamy tak jak każde praktycznie większe miasto mnóstwo grup takich lokalnych bym je nazwał, które mówią Gorzów o czymś tam i tak dalej, nie? Część to jest typu sprzedam, kupię, zamienię. Mamy możliwość zadać tam też pytania i często pojawia się pytanie, gdzie w Gorzowie kupić produkt XYZ, nie? I nagle się okazuje, że 10 osób odpowiada, że tu i tu. Pojawiają się konkretne firmy, konkretne w ogóle miejsca. Więc jeżeli nam się uda w sposób fajny zbudować społeczność, to my jesteśmy w stanie też tam być po prostu firmami poleconymi, do których od razu zostanie przekierowany kontakt. Jak najbardziej spoko. Taka firma przecież jest oznaczona, więc jeżeli to my byśmy byli oznaczeni, to dostajemy powiadomienie i możemy też na to po prostu zareagować. Taki jakby monitoring internetu w wersji uproszczonej i w zasadzie no, jakby skierowanej tylko na Facebooku, w miejscach, gdzie jesteśmy polecani. Ale jak najbardziej warto. Media społecznościowe są spoko, można je dopalać niedrogimi reklamami, a jeżeli jeszcze dobrze się pokręcimy po grupach, to tam też jesteśmy w stanie i być polecani jako wykonawcy, ale też być może pokazać nasze usługi, bo jest sporo grup, które na to pozwala. Inna bajka to jest efektywność tych działań, ponieważ jak zrobimy to w sposób nudny, no to nie będzie działać. No ale okej, te media społecznościowe też mamy dość szeroko omówione. I chyba byłoby warto to wszystko jakoś podsumować. Zbierając to wszystko tak tutaj tak i podsumowując. Jak widać, no kwestie promocji firmy lokalnej, no to jest też dość rozbudowany temat. Wbrew pozorom to jest dość intuicyjne. Jeżeli wiemy, że jesteśmy wyszukiwani w jakiś określony sposób po słowach kluczowych, no to prawdopodobnie będziemy chcieli mieć stronę internetową, która się fajnie nam pozycjonuje na te słowa kluczowe i być może jeszcze jest dopalona reklamą. To jest oczywiste. Jeżeli mamy biznesy bardzo wizualne, nie wiem, wszelkiej maści restauracje, to mogą być wizerzystki, kosmetyki, włosy, cokolwiek, co jesteśmy w stanie fajnie przedstawić zdjęciami w mediach społecznościowych, to też warto to zrobić. Prawdopodobnie momentalnie zbudujemy ciekawą grupę, no może nie momentalnie, ale zbudujemy grupę odbiorców i zbudujemy świadomość tego, że w ogóle istniejemy. W zasadzie takie media społecznościowe będą się też tyczyć na przykład zajęć dodatkowych dla młodzieży, gdzie czasami my jako konsumenci możemy nawet nie wiedzieć, że one istnieją, nie? Pomysłów na to będzie mnóstwo. No i oczywiście każda jedna firma powinna mieć wizytówkę Google, tym bardziej, że jest darmowa. Daje nam możliwość prezentacji oferty, znalezienia się w wyszukiwarce Google, co też jest niesamowitym atutem, zbierania opinii, oby pozytywnych, no bo o to nam właśnie chodzi. I powinna być w zasadzie taka wizytówka w każdej firmie jako taki fundament. Od tego powinniśmy generalnie zacząć. I cóż,
Jak widać, promocja w internecie i taka odpowiedź na pytanie, gdzie się promować, to jest bardzo duże to zależy. Im więcej wie się o swojej działalności, o tych sposobach promowania, tym łatwiej jest znaleźć te podstawowe kanały dotarcia. Mam nadzieję tylko, że ten materiał troszeczkę jakby rozświetlił nam możliwości, albo i zaciemnił, no bo prawdopodobnie będzie trzeba poszukać czegoś głębiej, żeby wybrać najlepsze możliwe działania. Jak mówiłem, wszystkie linki są w opisie. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście dawajcie lajka, komentarze, subskrybujcie, żeby YouTube widział, że ten materiał jest spoko i pokazał go większej ilości osób. Tymczasem trzymajcie się i cześć, a ja lecę składać ten wspaniały materiał.